Takie pytanie na początek. Co wiecie o swoich rodzicach i skąd? Od rodziców, od nich samych wiemy. Okej. Od dziadków wiemy, czyli dziadkowie nam mówili o swoich dzieciach, czyli naszych rodzicach. Ktoś jeszcze? Bo pytanie brzmiało, co wiemy ciekawego o naszych rodzicach i skąd to wiemy? Odpowiedzieliśmy na tę drugą część, a może ktoś będzie odważny na tyle, żeby jakąś anegdotą, ciekawostką krótką się tutaj podzielić. Czyli od rodziców. Oni sami nam o swoim życiu, o swoim byciu młodymi opowiadali. Okej, czyli wiemy złe rzeczy. Dobra, nie będziemy pytali od kogo. Dobrze, a powiedzcie mi, czy na przykład rodzinne albumy były pomocą w odkrywaniu historii rodziców i dziadków? Z pewnością tak, nie? Oglądanie rodzinnych albumów z pewnością odkrywało przed nami lata 80., 70., 60., prawda? A jeśli nie rodzinne albumy, to pewnie zjazdy rodzinne były tymi momentami, kiedy wujkowie czy ciocie opowiadali nam, jak to z naszymi rodzicami za młodu różne rzeczy wyczyniali, prawda? Najczęściej żarty, tak? No. O, tak. Książki co? A, czyli przyjaciele rodziców są cennym źródłem informacji oraz książki, muzyka, czyli kultura, jakiej czerpali? Mhm. Moi drodzy, a drugie pytanie, troszeczkę oddzielne od poprzedniego. Drodzy rodzice, gdzie są granice zbytniego spoufalania się, czyli frywolności, a z przeciwnej strony jakiegoś zbyt dużego dystansu czy osobności w stosunku do dzieci naszych osobistych, prywatnych? Gdzie byście stawiali granice pomiędzy zbytnią frywolnością dzieci w stosunku do was jako rodziców, a gdzie tą granicę byście nawet usuwali, która tworzy zbyt duży dystans, taką obcość. Nie ma takiego słowa, ale... Dobrze, jeszcze raz postawię pytanie. Gdzie stawiamy granice, my jako rodzice, tego, co naszym dzieciom wolno, a czego nie? Co jest zbyt frywolne, a co jest zbyt takie, żebyśmy się czuli nawet obco jako rodzice? Jeszcze raz? Na szacunku do rodzica. Czy moglibyśmy to doprecyzować? Bo cieszę się, że to padło, ale jakbyśmy mogli, czym ten szacunek by się wyrażał? O to mi chodzi, nie? Okej, okay, czyli zabawa do pewnego momentu i później trzeba to... Jeżeli się zachowuje właściwie. No i teraz tutaj znowu to pytanie. I co to jest właściwe zachowanie dziecka podczas zabawy? Ale zanim, to Regina, ty coś powiedziałaś, ja nie słyszałem. Okej, okay, ale gdzie byśmy postawili tę granicę w tych relacjach tej zbytniej frywolności czy tej obcości, tak? Czyli... byśmy pozwalali, dopóki byśmy widzieli ze strony dziecka, że jest ten szacunek i jest ta cześć. Okej. Okay. Czy ktoś inaczej by to określił? O, kiedy tak, tą granicą byłoby, że rodzic ma być rodzicem, a nie przyjacielem. Mhm. Czy ktoś jeszcze inaczej by gdzieś w innym miejscu te granice albo inaczej by je nazwał? Tą granicą byłoby dać dziecku zrozumieć, że jest dorosłe. A w którym wieku? W sensie w jakim wieku dziecka? Nie usłyszałem?
Okej, okay, ale dobrze, źle zadałem pytanie. Bardziej mi chodziło, ile dziecko by miało lat minimum, żeby takie coś usłyszało, że już czas wydorośleć. A? Ja wiem, że te dzisiejsze pytania nie są wcale łatwe. Okej, okay, i właśnie to, do tego będziemy się dzisiaj sprowadzali, do dobrego wychowania i do nauki, ale dobre wychowanie i nauka pomaga nam, czy pomaga nam właśnie, to moje główne pytanie, gdzie jest ta granica? Stawiać te granice pomiędzy zbytnią frywolnością dzieci, a zbytnim dystansem. Na przykład u mnie w domu rodzinnym, moich rodziców, nie wolno było do dorosłych mówić per ty. Już wam to nieraz mówiłem, tak? Przychodził znajomy rodziców, który nam pozwalał, mów mi Leszek. Nie było to do przejścia w domu moich rodziców, bo pan, pani, ciocia, wujek, tak? I mam 40 lat, a nadal czasami mam problem, kiedy podchodzi ktoś do mnie, starszy, i mówi, słuchaj Remek, już masz 4 dychy na karku, mów mi po imieniu. Nie przejdzie. Nie ma takiej opcji. Prawda? Moi drodzy, po raz trzeci zajrzymy sobie do listu Pawła do Efezjan. 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy studium tego listu. Stwierdziliśmy, że spędzimy sobie lato w Efezie, choć raczej, jeśli sądzić po miejscu napisania tego listu, to raczej lato w Rzymie, myśląc o Efezie. Ale skupmy się dalej na tym liście. Rozpoczęliśmy rozdział pierwszy. W pierwszym kazaniu skupiliśmy się na pozdrowieniach, czym one faktycznie są i co znaczą. Tydzień temu, analizując wersety 3 i 4, skupiliśmy się na błogosławieństwie, tak? Oraz na byciu świętymi i nienagannymi, byciu innymi od całej reszty tego świata. Jak pamiętacie, zauważyliśmy, że ten werset 3 rozpoczyna jeden długi wywód, wielokrotnie złożony do wersetu 14, który zawiera w sobie piękne preludium do chwały Bożej, określenie chwały Bożej, określa Boga i wychwala Boga. I dzisiaj zajmiemy się kolejnym fragmentem tego całego wywodu, wersetami 5 i 6. Ale żeby nie wyrywać sobie tego z kontekstu, przypomnijmy sobie od wersetu 3. List do Efezjan, 1 rozdział, werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Ewidentnie widać, że tym słowem, terminem łączącym jest w miłości. Niektóre tłumaczenia mają go na końcu 5 wersetu. Zdarzają się i takie tłumaczenia polskie, które umiejscawiają go jako pierwsze słowo 6 wersetu. Ale myślę, że Pan Bóg naumyślnie tak zrobił. Że ta miłość jest czymś, co ma łączyć tą nienaganność, czy bycie przed obliczem Jego w miłości, ale może być też nawiązaniem do tej miłości, w której przeznaczył nas dla siebie. I mówiąc o Bogu, mówiąc o Bożym planie, mówiąc o tym, co Bóg czyni dla ludzi, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, analizując cały ten fragment, apostoł Paweł posługuje się pojęciem synostwa. Prawda? W tym fragmencie pojawia nam się usynowił nas. Przeznaczył nas dla siebie. Bóg ustanowił nas, przyjął nas jako synów do swojej rodziny i porównanie takie znajdujemy również w innych listach pawłowych. Choćby w liście do Rzymian, który później będziemy czytali, i w liście do Galacjan. To usynowienie jest terminem, który apostoł Paweł bardzo podkreśla, zaznaczając naszą relację względem Boga. Boga relację względem nas. Boga nastawienie do ludzi i nasze nastawienie, jakie powinno być do Boga Ojca. W końcu nazywamy Go Ojcem. I konieczną do zrozumienia w tym fragmencie jest pewna prawda, że chrześcijanie otrzymują Ducha Świętego jako ducha synostwa.
I w całym swoim działaniu wobec chrześcijan ten duch funkcjonuje właśnie jako ten duch, jako duch synostwa. I będąc takim, ma on za zadanie sprawić, aby chrześcijanie coraz bardziej zdawali sobie sprawę ze znaczenia naszego stosunku jako synowie, jako dzieci do Boga Ojca w Chrystusie, bo to też jest ważne, bo to się powtarza w każdym z tych wersetów. Ma za zadanie poprowadzić nas do coraz intensywniejszej wspólnoty z Bogiem, bo trudno, żeby Bóg Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, żeby ta relacja wymierała, zamierała, stawała się coraz dalsza. I Paweł wskazuje na to, zobaczcie, list do Rzymian, zaznaczmy sobie Efezjan, bo to będzie nasz główny fragment, do którego będziemy wracali, ale na chwilę otwórzmy list do Rzymian na rozdziale 8, 8:15. Rzymian 8:15. Otrzymaliście ducha synostwa, w którym wołamy jak? Abba, Ojcze. Z kolei w tym fragmencie z listu do Galacjan 4:6 mówi, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna do serc waszych wołającego Abba, Ojcze. Zobaczcie, ta sama końcówka. Otrzymaliśmy ducha synostwa, wspólny mianownik. Otrzymaliśmy ducha świętego, który jest duchem synostwa. To duch uczy nas, jak być synami. To duch sprawia w nas to zachowanie jako synów względem ojca. I jako, że to usynowienie jest tą myślą przewodnią i punktem skupienia Nowego Testamentu, na życiu chrześcijańskim, tak rozpoznanie Ducha Świętego jako ducha synostwa jest myślą przewodnią, która pomaga nam się uwolnić. Uwolnić od złych myśli o naszych ojcach. Pomaga nam się uwolnić od złego postrzegania idei ojcostwa, którą zauważyliście, że współczesny świat, media i wszystko bardzo próbują zdyskredytować. Wszelkie filmy, bajki, gdzie ojcowie są wyśmiewani, czy wszelka kultura, czy nawet polityka, czy prawo, które nie sprzyja ojcom w dzisiejszych czasach. I widzimy to zjednoczenie w Nowym Testamencie i widzimy to skupienie na Duchu Świętym jako duchu synostwa wobec chrześcijan. I wychodząc z tego założenia, musimy dostrzec trzy punkty, czy trzy aspekty działania tego Ducha Świętego w kontekście uczenia nas synostwa. Po pierwsze, utrzymuje on nas w świadomości, nawet wtedy, gdy nasza stara, zepsuta natura zaprzecza temu, że z łaski Bożej przez Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. Innymi słowy, kiedy przychodzi zwątpienie, kiedy wraca stare życie, kiedy przychodzą wątpliwości, to Duch Święty jest tym, który przypomina nam, że jesteście synami Boga, jesteś usynowiony. Jesteś dzieckiem Bożym. Nikt nie może cię wyrwać z Jego ręki. I tak dalej, i tak dalej. Przez to obdarza nas wiarą, pewnością i radością. I to jest po pierwsze. To Duch Święty jako Duch Synostwa, który sprawia w nas, czy przypomina nam, to jest zbyt słabe. Myślę, że cały czas uświadamia nam naszą pozycję jako dzieci Bożych. O. Po drugie, sprawia ten Duch, że patrzymy na Boga jako Ojca, a nie jako sprawiedliwego, srogiego sędziego. Albo tylko Zbawiciela, ale jako Ojca. Okazujemy względem Niego pełen szacunek i nieograniczoną ufność, co jest rzeczą naturalną dla dzieci bezpiecznych w miłości ojcowskiej. I to sprawia ten Duch Święty, że nikt z nas nie odczuwa strachu, lęku, strachu i lęku, czy przerażenia przed Bogiem. I dzięki temu możemy wołać Abba, Ojcze. I to wołanie określa nasz stosunek do Niego. Za chwilę sobie powiem o tym, co właściwie to Abba, Ojcze znaczy, ale sam fakt, że możemy do Niego wołać Abba, Ojcze, to już jest jakiś ewenement w stosunku relacji stworzenie-stwórca. I po trzecie, ten Duch skłania nas do działania zgodnego z naszą pozycją jako tych dzieci królewskich.
Poprzez manifestowanie podobieństwa do rodziny, bo skoro jestem dzieckiem Bożym, skoro jestem dzieckiem Króla, no to muszę się upodabniać do tego Króla, muszę się upodabniać do Chrystusa. Nie chcę być zakałą rodziny, czarną owcą rodziny i robić wszystko, żeby tego mojego ojca ranić, tego Króla ranić. Nie będę nosił innych barw, aniżeli mój Król, innego sztandaru, mówiąc takim językiem monarszym. A więc skłania nas do działania zgodnego z naszą pozycją jako dzieci królewskich poprzez popieranie dobra rodziny. A dobrem rodziny jest miłowanie braci, bo sam Bóg, Król, nas do tego zachęca. Czy zachowania honoru rodziny poprzez poszukiwanie i pragnienie chwały Bożej, bo to Bóg nakazał i to ma być naszym dziełem życia. Zobaczcie, to sprawia w nas Duch Święty jako duch synostwa. I to jest Jego dzieło uświęcenia, bo całe nasze życie ma być tym uświęceniem. Poprzez stale pogłębiającą się tą synowską świadomość i charakter ze wzmocnionym dążeniem. Każdego dnia to będzie się wzmagało, że będziemy chcieli dążyć do tego, co Bóg miłuje i unikanie tego, co Bóg nienawidzi. Bo w końcu jest naszym Królem, jest naszym Panem, jest naszym Ojcem. Otwórzmy proszę 2 Koryntian na 3 rozdziale. 2 Koryntian, rozdział 3, werset 18. Drugi Koryntian 3:18. My wszyscy wtedy w odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czyli zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Zobaczcie, sam Pan w postaci Ducha Świętego powoduje w nas to, że jesteśmy przemienieni na Jego obraz, na obraz Jego chwały. I dążymy do tego, czy jesteśmy przemieniani, motywowani, chociaż wydaje mi się, że motywowani to jest za słabe, do tego, żeby podobać się Bogu, żeby być takimi jak On, żeby upodabniać się do Chrystusa, miłować braci i poszukiwać i pragnąć chwały Bożej, tak jak Ojciec by chciał dla swoich synów. A więc nie zabiegajmy o wszelkiego rodzaju przeżycia, ale poszukujmy samego Boga jako naszego Ojca, chwaląc społeczność z Nim. Odnajdujmy w sobie wzrastające zainteresowanie w poznaniu i staraniu się Mu przypodobać tak, aby rzeczywistość tego, że prowadzi nas Duch Święty, stawała się widoczna w naszym życiu. Innymi słowy, szukajmy Go tak. Chciejmy poznawać naszego Ojca tak, żeby to było widoczne w naszym życiu. I dzisiaj myślę, że ten fragment jest szczególnie ważny, dlatego że można zaobserwować wielokrotnie brak bogobojności w nastawieniu do Boga. Że we współczesnej, mainstreamowej teologii ewangelicznej, nawet już ewangelicznej, Bóg przestał być ojcem, a stał się tatuśkiem. Że zaczęto kłaść ogromny nacisk na ukazanie Jezusa jako brata, jako przyjaciela, jako kumpla, nie zaś jako Pana i Boga, jako Stwórcę i Króla, przed którym, no właśnie, zobaczcie, nawet sam Jan padał na twarz. Objawienie Jana w 1 rozdziale, na samym początku. Długi fragment, od 7 do 19. Ale przeczytamy go, bo o to chodzi. O chwalenie Ojca, o chwalenie Jezusa Chrystusa. Objawienie Jana 1:9 do 17. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.
W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jak trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu z piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obusieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jak umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Zobaczcie, skoro apostoł Jan, jako ten, który za młodu, kiedy apostołowie chodzili z Jezusem po tej ziemi, był tym, który tulił się do jego piersi. Był tym, który był nazywany umiłowanym uczniem. Nie był na tyle frywolny, żeby się spoufalać z Jezusem, ale zobaczcie, jak go pięknie określił, jak go dostojnie wychwalił. I na końcu co? Padł na twarz. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest bardzo dziwna relacja, syn, dziecko, ojciec. Ale według Boga i według Jana to jest właściwa relacja. Jest to właściwa relacja w świecie, w którym dziwacznie zaczęto kłaść ogromny nacisk na ukazanie Jezusa jako brata i przyjaciela, nie zaś jako Pana i Boga. I prawdą jest, to trzeba podkreślić, że możemy z ufnością przychodzić do Ojca, zbliżać się do Niego. Owszem, jest przyjacielem tych, którzy za Nim idą, a Duch Święty ich prowadzi. Jednak trzeba przyznać, że następuje, czy nastąpiło ogromne przewartościowanie pewnych cech, a zapomniano zupełnie o innych. A Pismo Święte mówi nam jasno, jak Bóg chce, żebyśmy Go wielbili. Zobaczcie, otwórzmy wspólnie razem list do Hebrajczyków na rozdziale 12. I wersety 28 i 29. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety 28 i 29. I czytamy tam właśnie, jak Bóg chce, żebyśmy Go uwielbiali. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak to Jemu miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Nie jak kumpel kumplowi, jak przyjaciel przyjacielowi, jak równy z równym, o, tak to nazwijmy, ale jak stworzenie Stwórcy, jak dzieci Ojcu. Ktoś może powiedzieć: no Remek, ale co ty za dziwny obraz despotycznego ojcostwa tutaj kreujesz. Toż to w dzisiejszym świecie jest nie do pomyślenia, żeby taki szowinistyczny obraz tutaj kreować. Nie, myślę, że to jest normalny obraz, a dzisiejsze czasy są wykręcone. W czasach starożytnych, przed Chrystusem, gdzie panowało prawodawstwo rzymskie, porównanie to miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Obowiązujące wtedy prawo, które się nazywało patria potestas, czyli władza ojcowska, dawała ojcu absolutną władzę nad dziećmi, i to w ciągu całego jego i ich życia. Historyk Dion Cassius pisze, że zgodnie z tym prawem ojciec mógł swojego syna uwięzić, wychłostać, zakuć w kajdany, zmusić do niewolniczej pracy na swoich dobrach, a nawet pozbawić życia. Wszystko zgodne z prawem. I co więcej, z aprobatą społeczną.
Władza ojcowska obejmowała syna nawet wtedy, gdy ten już był dorosły, gdy brał czynny udział w życiu politycznym, piastował wysokie stanowiska w urzędach, na przykład w magistracie, kiedy był poważany przez ogół społeczeństwa, to nadal był synem swojego ojca i ojciec miał nad nim pełną władzę. Jeśli ojciec na przykład miał osądzić syna, to oczywiście był zobowiązany zwołać wszystkich dorosłych mężczyzn w rodzinie na naradę, ale nie było to bezwzględnie konieczne. I są opisane, istniały faktyczne przypadki, kiedy ojciec skazywał syna na śmierć. Na przykład, kiedy Aulus Fulvius przyłączył się do spisku Katyliny, aresztowano go w drodze i sprowadzono do Rzymu. I ojciec, jego własny ojciec, skazał go na śmierć, a czynił to na mocy przysługującego mu prawa i motywował swój wyrok tym, że nie spłodził go gad Katyliny i przeciwko Rzymowi, lecz odwrotnie. I to było zgodne z prawem i za aprobatą społeczną. Syn, ilekolwiek by nie miał lat, ilekolwiek by nie miał dóbr, jakkolwiek by nie był szanowany, był własnością swojego ojca. Co więcej, według prawa rzymskiego dziecko nie mogło posiadać żadnej własności. Każde dziedzictwo przekazane testamentem, każdy prezent stawały się własnością nie obdarowanego, ale jego ojca. Ani wiek syna, ani jego pozycja nie miały na to wpływu. Syn całkowicie podlegał władzy ojca. I w tych warunkach akt usynowienia był krokiem bardzo poważnym. Zobaczcie, jeżeli takie prawo funkcjonowało, jeżeli taka rzeczywistość funkcjonowała, a dzisiaj mówimy o usynowieniu nas przez Boga, to jak wielkie znaczenie to ma. Z naszej strony, jako synów, jako usynowionych, jako dziedziców, i jakie znaczenie ma to dla Boga jako tych, który nas adoptował, przysposobił. I zdarzało się, choć może nie często, ale zdarzało się, że adoptowano dzieci w celu zachowania ciągłości rodziny. Ktoś miał same córki, chciał zachować ciągłość rodziny, adoptował synów. I wtedy już procedura adopcji rozpoczynała się od specjalnego obrzędu, od specjalnej procedury. Przybrany ojciec rzucał na szale wagi miedziane monety, a prawdziwy ojciec, rzucając swoje miedziaki, symbolicznie rzucał kontrę, jakby próbował odkupić swojego syna. I po trzecim rzucie transakcja była zawarta. Następnie adoptujący musiał udać się do pretora, to jest jednego z rzymskich urzędników, i złożyć oficjalnie prośbę o adopcję. I dopiero po uzyskaniu urzędowej decyzji adopcja była ważna. Chłopiec, który został adoptowany, nabywał wszystkie prawa prawdziwego syna i równocześnie tracił wszelkie prawa wynikające z przynależności do poprzedniej rodziny. I w oczach prawa był on zupełnie nową osobą. Na tyle nową, że nawet wszelkie długi zaciągnięte przez jego dawną rodzinę zostawały w stosunku do niego umorzone. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe w kontekście idei rodziny, ziemskiej rodziny. Dlatego, że ziemscy rodzice mogą obdarzać swoje przybrane dzieci miłością i dobrami materialnymi oraz pozwalać na dziedziczenie ich. Można. Nie mają jednak szansy przekazać im swoich naturalnych cech. Mogą próbować je wyuczyć, zachowania, ale nie mają szansy przekazać naturalnych cech. A Bóg w jakiś cudowny swój sposób obdarza swoje dzieci swoją naturą. Nie tylko cechami, ale całą swoją naturą. Oto wszystko nowym czynię. Nowe stworzenie. Czyli nie tylko zachowanie, nie tylko nazwisko, nie tylko dziedziczenie, ale cała nasza natura. I dotyczy to wszystkich tych, których sobie wybrał i którzy uwierzyli w Chrystusa. Sprawia, że stają się oni jego dziećmi na obraz jego syna. I daje im nie tylko bogactwo i błogosławieństwa Chrystusa, ale także jego własne cechy. Zobaczcie, Ewangelia Jana 15:15. Otwórzmy wspólnie razem.
Ewangelia Jana 15:15. Są znane słowa Jezusa, który mówi: już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem was, wam. A więc, będąc usynowianymi, otrzymujemy od Boga, czy stajemy się dziedzicami także jego natury, jego cech. Nabożny szacunek i bojaźń. Oto cechy chrześcijańskiego uwielbienia. One również pokazują naszą postawę wobec Boga Ojca. Bo my jesteśmy stworzeniem, On jest Stwórcą. Syn miał odwieczne, najdoskonalszą i najbliższą relację z Ojcem. Chrystus miał najlepszą możliwą relację z Ojcem, jaką można było mieć. Opisywał Go jako Ojca dobrego, miłosiernego, doskonałego, a jednak nigdy się z Nim nie spoufalał, ale we wszystkim był całkowicie posłuszny. Z szacunkiem i bojaźnią. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Zresztą zobaczmy też na modlitwę pańską. Jak się zaczyna? Ojcze nasz. A nie, siema tato. Co więcej, co widzimy w całej tej modlitwie? Czy widzimy rozmowę z trywialnym tatą, czy bezradność dziecka przychodzącego do wszechmocnego i kochającego Boga z deklaracją posłuszeństwa i zależności od Niego? Nie widzimy rozmowy równego z równym, ale widzimy właśnie to drugie. Poprzez usynowienie, adoptowanie nas, jakiego dokonał Bóg Ojciec w Chrystusie z dzieci gniewu, tak jak czytamy w drugim rozdziale listu do Efezjan, uczynił nas, tych, którzy Mu ufają, uczynił nas swoimi dziećmi. Właśnie całe to zdanie od 3 do 14 wersetu tak o tym mówi. I to znaczy, że prawdziwie stał się On Ojcem wszystkich uczniów Jezusa. To tak jak kiedyś, kiedy za młodu przychodziliśmy do naszego najlepszego kolegi z klasy, który miał super fajnych rodziców, bardzo fajnego ojca i myśmy byli tylko tymi z boku. A tu mamy taką sytuację, że Bóg Ojciec jest tak wspaniałym tatą, że adoptował, usynowił wszystkich uczniów swojego Syna. Przyjął jak swoich. Wszystkich tych, którzy chcą być jak Jego Syn, którzy naśladują Jego Syna, wierzą w Niego. I to wspaniałe, że możemy się do Niego zwracać, tak jak czyni to Jego ukochany Syn, mówiąc: Abba! Z szacunkiem i bojaźnią. W świadomości Jego ogromnej miłości, jaką nam okazał właśnie w Jezusie. I tutaj chyba najlepszym sposobem na przetłumaczenie tego słowa, bo są różne koncepcje, niektórzy twierdzą, że jest to ojciec, niektórzy twierdzą, że jest to tatuś, tak należy tłumaczyć to słowo. Ale chyba najlepszym tłumaczeniem tego słowa będzie stwierdzenie: kochany ojcze. Lub najdroższy ojcze, bo to wyraża tą bojaźń i szacunek, i miłość, i wiarę. Wyraża bliskość i miłość przy jednoczesnym szacunku i pokorze. Bez poufalania się, bez frywolności. Ale podkreśla głębię i wielkość tej relacji, jaką my chcemy mieć z Bogiem. I to właśnie mówi apostoł Paweł. Bóg uczynił z nami. Byśmy całkowicie podlegli, całkowicie podlegli władzy grzechu i tego świata. Bóg, który przez Jezusa Chrystusa wyrwał nas spod tej władzy i usynowił. I ta adopcja przekreśliła przeszłość i uczyniła nas wolnymi ludźmi. Abyśmy w miłości i szacunku, w bojaźni i pokorze wołali do Niego: kochany Boże, kochany Ojcze, nie mogę bez Ciebie nic. Z Tobą mogę wszystko. Dlatego nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje w moim życiu. Chcę być Tobie oddanym dzieckiem. Bo wiem, jakie dziedzictwo mnie czeka. To, które zaplanowałeś, to, które przygotowałeś. A więc czytając te słowa z listu do Efezjan, z naszego dzisiejszego fragmentu, w miłości przeznaczył nas do siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.
On nie musiał tego robić. To było upodobanie Jego woli. On chciał to zrobić. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Bóg jest kochanym Ojcem, który swoje dzieci, tych, którzy wierzą w Jego Syna, tych, którzy naśladują Jego Syna, dał Ducha Świętego, Ducha Synostwa, abyśmy upodobniali się do tegoż Syna. Abyśmy tak samo jak ten Syn oddawali się woli Boga, kochali tego Boga i każdego dnia za Nim chodzili. Zapraszam, bracia i siostry, powstańmy i wołajmy do Boga, do Ojca, który jest w niebie. Zapraszam nas do modlitw. Dobry Ojcze, kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że Ty nas usynowiłeś, że Ty nas adoptowałeś, że nie zostawiłeś nas sierotami, Panie, ale możemy teraz uczyć się Ciebie, żyć dla Ciebie, Panie, że mamy Boga, Ojca, Przyjaciela w niebie, Panie, który jest dla nas Bogiem, Królem i Panem, wspiera w potrzebach, Panie, jest zawsze. Dlatego ucz nas, Panie, jak być dla Ciebie takimi synami, jakim był Jezus Chrystus, Panie. Prowadź nas swoim duchem każdego dnia, żebyśmy mogli stawać się do Ciebie podobnymi i codziennie lepszymi, Panie, posłusznymi, okazywać bojaźń, szacunek, Panie, ale jednocześnie czuć Twoją wielką miłość, Panie, i tą świadomość, że Ty zrobisz dla nas wszystko, bo już zrobiłeś. Bądź, Panie, z nami każdego dnia i ucz nas, jak być dla Ciebie lepszymi. Amen.